tylko i wyłącznie pozytywne. Nie zdarzyły się żadne złe emocje. Trzeba przyznać, że wiedzy jest bardzo dużo i dużo też jest treści w trakcie zajęć. Natomiast myślę, że jest to taka wiedza, której nie pozyskamy w innym miejscu. Akademię Wodorową oceniam na celujący. Byli świetni ludzie, świetni wykładowcy, merytorycznie bardzo podeszli do sprawy. Czy mnie coś zaskoczyło, to chyba wyjazd do Madrytu i do jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych, czyli do Iberdroli. Jestem bardzo zadowolony z wszystkich zjazdów. Z każdego można było czegoś się dowiedzieć ciekawego. Jestem po studiach inżynierskich, w związku z czym na przykład tematyki prawne były dla mnie nowe, przez co na pewno dowiedziałem się czegoś, co przyda mi się w przyszłości. Najbardziej podobał mi się zjazd oczywiście, że w Hiszpanii. To w analogii do mojego projektu Akademia Wodorowa nauczyła mnie analizy przedsięwzięć energetycznych związanych z wodorem oraz sposobu doboru urządzeń pracujących z wodorem, takich jak pompy, takich jak ogniwa paliwowe czy elektrolizery. Dała mi pogląd na temat cen, jakie obecnie są, firm, które występują, które to produkują i dostałem też wiele kontaktów, z którymi w razie potrzeby można współpracować. Dla studentów, którzy kończą już swoje studia, są na ostatnim roku studiów, bo jest to dla nich dobre przygotowanie do startu swojej kariery zawodowej i dzięki temu mogliby na przykład później odbyć staże w firmach, tak jak tutaj w Orlenie, czy też w firmach partnerskich Solaris, PESA czy też Toyota.